Witam Państwa. Trwa miesiąc czerwiec, a wraz z nim na kaszubskich wioskach przy kapliczkach odprawiane są tak zwane nabożeństwa czerwcowe. Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odmawiana jest wtedy litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I chciałam Państwu w tym momencie przybliżyć postać Chrystusa Frasobliwego. Na pewno znany Państwu wizerunek, Chrystus Frasobliwy w ikonografii chrześcijańskiej to przedstawienie rozmyślającej postaci Jezusa przedstawionej w pozycji siedzącej z głową podpartą na dłoni. Jedna z legend opowiada, że gdy Pan Jezus szedł po świecie w przebraniu biedaka, rozglądał się, przystawał, słuchał, patrzył i płakał. Gdy siadł zmęczony w cieniu, by odpocząć na uboczu, załamał się biedaczek, rozejrzał po terenie, poszedł łzy osuszyć w kapliczce przy chatynce. Spokojnie mógł rozważać zachowań ludzkich dziwy i został już na zawsze Pan Jezus Frasobliwy.